Live. Rozumiem. O, się. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy przeklinać na tym streamie. To w ogóle zabiera mniej 10 seconds więcej to go. połowę uroku, ale nieważne. Znowu jest banowany Night Stalker. Druga gra dzisiejszego Radius spotkania. Znowu jest banowany Bloodseeker. Jak widzicie, po Strike Force wygrało pierwszą grę. Dyer's ban. I jedziemy z drugą grą, więc tutaj jeszcze gracze 15 Radiant's minut pick. mogą zremisować. Tym razem szybkie piki. Połpoł sobie sami wyrzucają Vipera, więc zobaczymy tutaj, jaka jest strategia odrobinę inna przyjęta. A po drugiej stronie takie same bany, jak było w poprzedniej grze. Czyli zbanowany Night Stalker i zbanowany Dyer's Sand pick. King. A na Earth's dzień dobry jest shadow. inne rakowisko w postaci Earthshakera. To też zawsze wdzięczny pik. Czy to support, czy to mid, czy to offlane. Rewelacyjnie sprawdza się w każdej roli po tych ostatnich nerfach, w których Enchant Totem zabiera odrobinę. Potrzebuje odrobinę więcej many, żeby Ten zostać seconds to użytym. go. Nie wiem, czy to cokolwiek zmieniło, bo dalej jest mocno Enchant weak. Totem 10 więcej many, seconds. tak? Teraz mówisz? Tak, potrzebuje. No tak, no bo na Riddle to dużo daje. Gdzieś mogłeś się mocno No. wymieniać z jakimś, nie wiem, supportem czy kimkolwiek innym. No i na offlane mogłeś tu po prostu dobijać, nie brakowało Dyer's ci. Miałeś pick. takiego Quelling Blade'a w zasadzie. Disruptor. No i dużo Do więcej niż Quelling Blade to wykorzystania. było, bo to przez No, 100%. zdecydowanie. Dobra, Disruptor, czyli powtórka z rozrywki, ale chyba po drugiej stronie, tak? Bo wcześniej Phantom. Nie, tak? Phantom grał tym? 10 seconds to go. Kto jeszcze raz już patrzy, co się dzieje? Raptorem, Phantom albo Disruptor. Andorach. Pamiętam. 5 Tak, no seconds. grał któryś z graczy. Andorach chyba gra. Nie, Nie, Andorach Andora grał grał. Necrofosem, Rando's grał Doomem, Sabciu grał Liną, to Phantom albo Shivard. Shivard. Raptorem. No, drogą dedukcji, drogą eliminacji Radiant's doszedłeś pick. do tego. Gratuluję. I poza tym jest jeszcze piknięty Clockwork. To też Ciekawe, niespotykane ostatnio, pik. czy zagra nim Beyond Godlet. No, Clockwork nie bardzo popularny jest, bo inni robią to, co on potrafi zrobić lepiej, Przede ale. wszystkim Clockwork jest taką problematyczną postacią z tego względu, że on bardzo w 10 lejcie spada. seconds to On do mid go. game'a daje sobie radę. Z tym, że jak w early 5 też nic nie seconds. zrobisz, nie złapiesz zbyt dużej ilości killi, nie wiem, asyst, przewagi jakiejkolwiek, Dyer's to on nie ban. jest aż taki w mid game'ie też efektywny. A jak w mid game'ie to już naprawdę mało czasu zostaje tym Clockworkiem coś zrobić. Także w lejcie on nie zupełnie daje radę, no bo bateria Assault tak naprawdę zadaje niby sporo obrażeń, ale to jest bardzo długo w czasie rozłożone, także Clockwork nie jest w stanie zbytnio też biegać. No a jak Radiant's jakiś ban. karnet ma BKB od pana, to po prostu Clockwork oleje, rozwali sobie jednego koga i wyjdzie, tak? Dyer's ban. Więc efektywność Clocka w lejcie spada tylko tak naprawdę do rakiety i do odsłania. Wizji mam wrażenie, chyba że jakiegoś pojedynczego szybkiego ganka jakby chcieli zrobić za pomocą właśnie tego Hookshota, to może faktycznie są to w stanie Radiant's ban. wykorzystać. Ale w każdym razie Disruptor i Clockwork na early mid game to jest całkiem niezłe połączenie. Ogre Shaker dosyć mocno z drugiej strony piknięty, Znowu nas tam trochę. starczy i dwa stuny, właściwie więcej. Ale też mówiłeś o tym, że nieczęsto spikowany Clockwork, a 10 wtedy seconds dwa to razy go. spikowany dość często, bo to jest jego 16 wejście na O scenę, proszę. wejście Dyer's do pick. walki pomiędzy Enchanty. Więcej mają w zasadzie Earthshaker, który Radiant's teraz pick. piknięty po raz 17, Ogre Magi piknięty po Invoker. raz 17, Disruptor piknięty po raz 18, no i Venomancer, jeżeli się pojawi, to będzie pierwszym bohaterem wybranym po 20 razy. Ale, najwięcej z tego wszystkiego, jeżeli chodzi o win rate, ma, już ci mówię, najwięcej ma Disruptor, 52%, 10 więc seconds to go. lekko 8, 9 gier wygranych z tych 18, w których się pojawił, w 5 zasadzie seconds. połowa teraz, to jest 18 gra, więc 9 z 17. Clockwork słabo, 46, ale Earthshaker tylko co trzecią grę wygrywa. To też ciekawe. Invoker, czyli to kolejne rakowisko w zasadzie można Dyer's powiedzieć, ale pick. Czyli czego to się spodziewać? gracze PDDL nie wygrywają jak mają Shakera, tak? W dużym skrócie. Mniej więcej tak to wygląda. Wygrywają co trzecią grę, więc jakby to odliczył, to nie wiem, czy to będzie co trzecia. Invoker piknięty 8 razy, teraz będzie jego 9 raz, no i winrate ma rewelacyjny, bo ma w zasadzie 87,5% wygranych z 8 gier. 10 seconds To to na szybko go. liczyć jest chyba 7, nie? No więc jedną grę tylko 5 przegrał. seconds. Skilled KDA 6,27. Ciekawe, kto zagra tym Invokerem. Fucking no idea. Zaraz to możemy posprawdzać, zaraz to posprawdzę. Gandalf grał mida, tak? Tak. Który? Biały? Gandalf the White grał mida. Biały Gandalf. On to Mida dostanie. ma Clockwork dla 20. kogo? Dla tym razem dla Beyonda? On teraz gra offlane, tak?
A to Clockwork też jest dobrą czwórką, nie? Taką, wiesz, batery Assault do tego Disruptor stary, to pozdrawiam każdego offlanera, nie? Shaker to tam, zanim rzuci Fissure czy Enchant, co totem, to już będzie musiał się teleportować z powrotem spod swojej fontanny. Fajnie też Ale zauważyć, że będzie dużo, nieco. dużo ilości kontrolerów jest w tych domach, bo jest i Shaker, Ogre, Mirano, czyli przynajmniej po jednej stronie na głowę. Shaker tutaj ma zdecydowanie więcej. Tych w zasadzie każdy jest na jakiegoś tam ministana. Disruptor z Kinetic Fieldem czy Glimpsem, też jakiś tam Crowd Control, Clockwork z Hookshotem, Battery Assault, kolejne stany, Invoker też ma Cold Snapa, także no dosyć dużo tych Crowd Control tutaj się zebrało. Pytanie, jak dalej pójdzie. Invoker. Bany trochę powtórzone, bo Necrophos też ta jakiś respekt. Ban. Radiant's pick. Tutaj Valon Terrorblade, tak jak w poprzedniej Klings. grze, Klings. Kings Dire's Ban. Czy zdecydowanie tak. Lifestealer jest wdzięczny, bo tutaj Blink na Shakerze na pewno. Mirana z Leapem też jest zawsze jakimś potencjałem do Next Bomby. Tak zwanej, aczkolwiek sam sobie też się przyda do. No po prostu zabijania, czy to Disruptora, czy Clockworka, czy Invokera, bo odpalony Rage. 10 seconds to Oczywiście go. niewrażliwość na obrażenia magiczne, czy na zaklęcia ogólnie same w sobie, więc Death's Vibes Death. Radiance Ban. Na zaklęcia, nie na obrażenia magiczne. Zbanowany Nyx na sam koniec, więc Nyxa tutaj na offlane nie chcą, czy też na czwóreczce. Ogr znowu będzie chyba tym supportową piątką, więc zostaje im wybrać offlanera, albo wybrać drugiego supporta raczej. Taką albo piątkę, albo w zasadzie zostawić ogra na czwórek, 10 seconds na to go. pozycji czwartej. No okej, tutaj bardziej mi się podoba 5 seconds. mroczni mi się podobają. Tak, w poprzedniej grze mi się podobali mroczni, tak tutaj już mi się podoba mroczni, a teraz jeszcze po jednym piku zostaje. Kogo mogą sobie dobrać, jeżeli by potrzebowali supporta? Na razie muszą jeszcze zbanować. Ha. I kogo muszą zbanować? Offlanera albo supporta. I to samo przeciwnicy, jedni i drudzy potrzebują offlanera albo supporta, zależy jak będą chcieli to rozegrać. Więc adekwatnie to potrzebują zbanować. Tutaj jest zbanowany Nyx, więc wszystkie 5 banów teamu po już widzimy. Czekamy tylko na ostatniego bana drużyny 15 minut. I miejmy nadzieję, że nie będziemy czekać 15 Myślę, że minut. jakieś Slardara będą się teraz użyć, żeby Lifestealerowi nie zaszkodzić. Nie wiem, tak No. jakoś coś w tym kierunku. Znaczy, myślisz, że mroczni piknęliby Slardara? Nie wiem czemu nie. Zresztą te piki były dosyć agresywne, było 5 greedy w tamtej grze, więc teraz czemu też. Zresztą Radiant's masz pick. kolejnych, tak? Clockwork, Invoker, Klings. Wszystkie ta druga potrzebuje farmy dosyć spory. Clockwork przynajmniej musi mieć No. Aghanim albo Blade Mail, a Disruptor też jakiś tam item na pewno musi mieć. Bo Disruptor jest mniej greedy niż tamten poprzedni setup. Clockwork potrzebuje, ale Clockwork może sobie poradzić z asystami i killami, jeżeli je dorobi. A 10 teraz seconds to go. Clockwork, patrz, Glimpse i Dunk tu Seal call, i tu wyrzucony. Sunstrike. No tak, też w sumie czemu nie, no bo 5 przecież seconds. Lifestealer jest tak. Millikery na pewno miały dużo większy problem, gdyby No Darkseal w ustawienia tym pod teamie. Sunstrike'i mają całkiem niezłe od samego początku. Wystarczą Kogi i Sunstrike i już jest w zasadzie martwy. No, tylko No Kogi na drugim dobra. levelu muszą być, nie? Proszę. Nie. Bo chwila Glimpse nieuwagi, po Kogi. prostu wyjdą. Ale teraz, tak w sumie, jakby na to Nie. patrzeć, Glimpse i Sunstrike pod to. Damn, to było widowiskowy kill. No poustawiałem to jeszcze Kogami, do tego Kling zwalnia ze dwa Sealingera, ojej. GG. 48 sekund. Zostaje jednej i 48 sekund czasu rezerwowego zostaje drugiej drużynie do dokonania ostatniego swojego wyboru, więc tutaj muszą dobrze to przemyśleć. Tym bardziej, że gracze 15 minut. No cóż, muszą się postarać, bo są postawieni w dość kłopotliwej sytuacji teraz. W tej grupie zostaje jeszcze jedna drużyna poza tymi, które oglądamy teraz, a jest to drużyna Karedas Jungle Maidens, czyli drużyna, która wyszła z Dire's poprzedniej pick. fazy. Ale o tym za chwilę, bo jest pak piknięty na koniec, więc to będzie Miranka. Sofa. Flayna? Albo Shaker, zofa i Mirana support do ogra. Kurde, też ciężko. To są takie piki, które różnie tutaj można postawić, zależnie do No i danej adekwatnie taktyki. to, o czym powiedziałeś o drużynie Popo, to samo można powiedzieć o drużynie 15 10 minut. seconds Shaker to go. potrzebuje itemów. Mirana potrzebuje itemów. Lifestealer potrzebuje itemów. Pak 5 seconds. potrzebuje itemów. Tylko biedny ogr tutaj będzie pokrzywdzony w tej sytuacji, bo nie wydaje mi się, żeby to był core. Na 100% to nie będzie core. Więc zostaje czekać na ostatni pik graczy mrocznych. Nie wiem, kogo oni by mogli wziąć stary na dobrą sprawę. Clockwork Że na też nie mam offa. pojęcia, co by tutaj można było dobrać. Jest Crystal Maiden? Lion.
Lions się teraz jest beznadziejny. To już Tak? lepiej Shadow Shamana piknąć drugi raz. No, Lion jest dramatyczny. Shadow Shaman ma dokładnie to samo. Ma Nuka, ma Hexa, ma coś powiedzmy jak Root, tak? Bo ma te szakle i do tego ma push. A Lion nie ma pusha, jego ulti jest co w zasadzie 2 godziny stary. Ma cooldown chyba 150 sekund teraz, nie pamiętam nawet. Ale ma ogromny cooldown, po około 2 minut. No i tu mamy też dobrego raka. Najbardziej zepsuty skill w całej grze, szakle. Mówiłem, Noli będzie grał Clockworka, więc to będzie supportowy Clockwork, taka czwórka. Cohen będzie grał Disruptora tym razem. Gandalf offlane cleans. No i też kolejny. No fajnie to przemyśleli, bo to też jest kolejny, wiesz, ustawienie pod Sunstrike'a, nie szakle. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Te linie najbardziej mnie tutaj zastanawiają, jak oni je poukładają, ale Randos Mirana offlane, no to tutaj by dużo wskazywało na to przede wszystkim. Także tutaj chyba linie po stronie 15 mamy rozłożone. Trochę gorzej mam wrażenie z Popu Strike Force, bo trochę bardziej mają taki elastyczny team, gdzie w różnych kombinacjach mogą te linie poustać, nawet w krajnym przypadku Badua, ale by tutaj dały radę przy takim połączeniu. Ale cóż, farma jest potrzebna dla jednych, dla drugich. Sobie poradzi na offlane. Jest Doom co prawda, nie Doom, tylko rany Ogr. Jest Ogr, ale może nie być tak źle. Zresztą zaraz się przekonamy, bo zaczynamy drugą grę dzisiejszego wieczoru. Antrak na trzech na stat trafiony. I to jest gra pomiędzy teamem 15 minut po stronie świetlistych, a pomiędzy teamem Strike, coś tam. Andorach jako Lifestealer, Sarcastic Subcie jako Pak tym razem, Rando z Mirana, Phantom Ogre Magi i Shivard jako Earthshaker. A po drugiej stronie Popoł Strike Team, Strike Force, Woli. Gandalf Klings, Beyond Godlike, Windranger, Gandalf the White na Invokerze, Noli jako Clockwork, jeszcze Cohen grając. Tak nam się to... I co, będą jakieś wardy postawione? Czy tak jak poprzednich, że był tylko jeden? Nie, na razie w ogóle nie ma żadnych wardów na midzie, a to ci dziwne, patrz, ci gracze tak jakoś nie są zbyt chętni do stawiania wardów, a ten jest go postawiony. Za każdym razem, jak się teleportuję na środek i stawiam warda, to przegrywam grę, może powinienem przestać to robić i wtedy mi pójdzie lepiej. Myślę, że żeby przestać przegrywać Dotę, Albo przestać grać w Dotę. No, to na pewno jest jakieś rozwiązanie. Nie spadnie z rowerka, jak nie jeździć na rowerku, nie? Dokładnie tak. No bez kitu. Dzięki za radę, ale generalnie go fuck yourself. Jest tutaj, zakusy są na dole, żeby ukraść runę i to w zasadzie się uda, bo Andorak już się musi wycofać. Andorak ma 8 tango, a co ciekawe, podoba mi się to, co ma Gandalf na górze. Gandalf ma Enchanted Mango, 4 GG Branche i do tego wszystkiego jeszcze ma... Oj, Arrow! Zmisuje Arrow, więc nie ukradną tej runy. 3 runy dla dwóch, dla graczy teamu Popo, jedna na pocieszenie dla Sapcia. Dwóch Gandalfów i Beyond Godlike. To brzmi jak dominacja. No, adekwatnie zaczynali w poprzedniej grze gracze Team Beyond. Beyond jak to wyciągnął, ale niestety chyba to przypłaci życiem. Zaraz zostanie jeszcze Ignite'a i być może się poskłada. Jest Windrun co prawda, ale ten slow tutaj dosyć dużo go jadł. No i co? Zostałem mu zbili. W ogóle bardzo dużo Lifestealer mu z samego Fista. Nie, on nawet nie ma Fista. Czemu on tak dużo bił? 57 na dzień dobry. Ale to nie jest tak dużo. Kurde, nie wiem. O, właśnie, miałem wrażenie, że naprawdę, że miał fista na samym początku. A do tego Clockworka na midzie, tak? Ściągnął. Tak jest. Tam był Shivard i był odpalony jakoś Fissure, więc to ich pogrążyło. No ale dobry start dla Sapcia. Mimo tego, że 3 runy zebrane przez graczy mrocznych, to teraz się odkuwają. Randos trochę wyłapany, ale nie ma lipa. Po drugiej upela. Noli umarł na midzie, teraz wraca na topa. No, zdarza się. A Sapcio póki co zdominował tego Invokera bez większych problemów. Zepchnął go na górę, ale trochę linia się teraz jednak wyrównała, więc koniec końców remis. Jeszcze overlay, zacny trzeba włączyć. Wspomniałem na szczęście kilka sekund. I first blood. Cały czas siedzi tam Shivard i teraz Shivard i trafiony jest Gandalf, ale Gandalf się wycofa, nie mają jak podejść i zadać obrażeń. Jeszcze może jednego hita dostanie od Sapcia, ale jednak nie. Jednak tyle jednak wystarczy i Sapcia trzeci poziom, więc wydaje mi się, że tutaj będzie kłas wzięty, tak jest, kłas wzięty, 11 punktów życia regenerowany na sekundę.
12 raz hitów Gandalf, no tak, pokazuje, że raz hitować potrafi, pokazał to w poprzedniej grze na Juggernaucie, pokazuje również teraz. 10 dla Andoracha, 9 Sabcio, 6 Gandalf, więc te linie... Bion trochę wyłapany po raz kolejny przez Fantoma i Andoracha, ale chyba nic tego nie stanie. A ten Ring of Regen dodatkowy, także Tapa Regen też przydatny na pewno tego offlane'a, do tego Kapcie i Windrun, także jakiegoś większego dramatu Beyond nie powinien mieć tutaj na tej linii, o ile się nie będzie jakoś za... To jako Sapcio 250 życia, jest jeszcze salwa przygotowana i Tango, salwa jest teraz odpalona. No i teraz trzeba uważać, żeby Invoker przypadkiem mu tej salwy nie zbił. Ale ładnie wykorzystany face shift, jest jeszcze do tego kulka i jeden atak więcej i dead Invoker. Nie było, nie, był Invoke, ale nie miał z czego zrobić niestety Ghostwalka, także został zabity. Ile Ghostwalk ma tego, Fate Time'a? Oj, sekund na początku. Trochę ma, więc tak czy siak chyba by dostał jeszcze tego hita i tak by padł na koniec końców. Ja ten no. No, widział go tam, ale jest siwa. Siwa tylko bardzo ładnie supportuje, cały czas ustawia się tam, gdzie powinien być. I na dodatek szczęście sprzyja lepszym, czy ja wiem, no póki co lepszym. Rando spada na górze, Noli go zabija, dorwał go, no mówię. Są Kogi nawet nie były użyte, bo tylko bateria Saud odpalony, więc Mirana nie miała lipa, ojojoj. No bo nie ma lipa? Więc... A nie, okej, okay, zużyty. Użyty i nie było... Też w ogóle by nie wziąłeś to. Nie, no drugi poziom musiał sobie poradzić, żeby jakoś tutaj się bawić. Beyond Godlike wyłapany teraz na dolnej linii. Odpala sobie Windrun, ale na niewiele się to zda teraz, tak jak wspominałeś wcześniej. Spłonął. Fist, którego... Tak, spłonął, zabity przez Fantoma, ale ładnie dostał jeszcze hita od Andoracha z Fista. Nie bardzo było jak i gdzie uciekać. Więc kolejna ładna rotacja. Podoba mi się to, co robi Sivart. Sivart. Nie wiem, czy mówię Sivart, tak jak jest zboczenie po sobie. Tak, oj, jeszcze Invoker. Ooo, jak trafiony ten stun strike, idealnie widziałeś? Czy idealnie, nie idealnie. Nie wiem, czy ten face shield się skończył, że został przerwany, bo po prostu Sarcastic Sub się nawet nie zdążył pojawić i umarł. Także naprawdę nie, niefortunnie. Ale w każdym razie zabił pierwszy. Zabrał bonusowego golda. No właśnie nie, bo więcej golda dostał. Więcej golda dostał Invoker za to, że chce. A, bo jeszcze streak. No to expa, w każdym razie więcej dostał Sabcio. Tak, tak, tutaj już niepodważalnie więcej expa na pewno dostał. I Sabcio właśnie teraz może mieć sporo... O, jeszcze Kogami wypchnięty. Zdążył uciec? Nie zdążył uciec. Ale Creep go zabił, trochę się tutaj rozsypał ten gold. Nie, niezbyt dobrze. Ale cóż, no przed chwilą Sabcio wstał i szybko umarł, także no nie jest to dobre, no. Bo na pewno tego expa bardzo dużo teraz traci, jeżeli chodzi o last hity. A Gandalf przy okazji nadrobi ten tracony exp. Jedna sprawa, poza tym najpierw oddał Killing Spree, a teraz padł drugi raz w dość szybko po raz kolejny, więc zostawia sporo miejsca, tak jak powiedziałeś, dla Gandalfa na środkowej linii. Sunstrike chyba na topie Mirana. Randos. Gdzie ona padła, nawet nie wiem. Nie mogę nawet tego wklikać. A nie, tutaj. Aha, wystarczy kliknąć na tego, na Mirana, ona już się pojawiła, więc... No Mirana też ma słabo, znaczy słabo, ma ciężko. Randos w poprzedniej grze grał Doomem, więc tutaj jego potencjał do robienia czegokolwiek był większy. W sensie wystarczyło, że po szósty poziom i zaczął rzucać Doomy co jakieś 2 godziny. A teraz, no właśnie, powiedziałem o tym, że Sivart bardzo ładnie się ustawia, Sivart bardzo ładnie się odnajduje na każdej linii i w każdym w zasadzie miejscu. Pak teraz, gdzie jest Pak? Gdzieś mi Sabcio uciekł. Sabcio jest na dole, odpalił, no tak, Godlek padnie po raz drugi. Odpalony został. Oj, niefartownie. Sabcio się zapakował. No to czekamy. Zostawia miejsce na środku Sivardowi, który czwarty poziom wbija, ale też Noli ma ładne rotacje, bo dwa razy uczestniczył w killach. Jednego sam zakończył żywot jednego z graczy świetlistych. Jedna śmierć, co prawda, ale w jego wypadku to wcale nie takie tragiczne. Tak, na razie nie ma żadnej przewagi też ani dla jednej, ani drugiej strony, tutaj się to trochę waha w jednym, w drugą stronę, ale no, rzędu 200 golda te nic, także naprawdę tyle co nic, expa 400, tak na razie jeszcze zupełnie nie ma absolutnie o czym mówić jakiejkolwiek przewadze, bo i tak jest 300 minut, tak jak na razie widzę całkiem niezłą farmę u Klingsa, czyli Gandalfa i potem Randora 30 tipów, także o całe 10 mili, na kolejne 10 mili to jest już Gandalf biały, czyli Sivart też na środku, więc Noli musi uciekać. Sivart ma dodatkowo double damage, ale ten double damage się kończy, więc to już się rozejdzie po kościach. Sivart ma gotowe w zasadzie
do kupienia. Arcane Boot odpalony jest, bateria Soldi wyłapana, jest Mirana po raz kolejny, więc jeżeli tylko będą chcieli, ale nie mają jak koń, jeszcze stawia Warda, żeby była wizja, więc widzą rotującego się Warda. Muszą teraz uważać, żeby przypadkiem nie dorwać w jakiś sposób któregoś z graczy. Siwar ma cały czas Fissure, skończył się bateria Salt, jest Flara, nietrafiony jest Arrow, Noli obity, teraz jest trafiony, ale wbija w to wszystko Gandalf w odpowiednim momencie, kto pierwszy padnie. Noli przeżyje, nie gadaj, że przeżyje, no nie, padł, koniec końców. Jest odpalony na Gandalfie, oj, to jest martwy. Sunstrike, nietrafiony tym razem przez Gandalfa, drugi Gandalf pada. 7 do 5 dla drużyny, 15 minut. 500 gold zarobili w tym momencie. Beyond Godlike na dole dotrzymał trochę więcej miejsca, ale to w zasadzie żadne pocieszenie. To samo na środku Invoker. Invoker 8 poziom, Midas za 500 golda, więc ten timing pomimo tych dwóch śmierci powinien być zupełnie nie najgorszy. No i Beyond teraz trochę z problemem, bo jest jeszcze Fisher wyrzucany, także Beyond. No raczej martwy Windrun odpalony, jest jeszcze tepek, ale chyba Fisher. Tak jest. Ostatni atak. Tak a propos Shakera, bo jeszcze na niego patrzę, bo próbuję się od dłuższego czasu zastanowić nad tą prawidłowością i maksowaniem Aftershocka zamiast temu. Nie bardzo rozumiem czemu. Jest zgarnięty z przednosa Sabcia i Sabcia nie ma teraz many, użył przed chwilą dosłownie Waning Grifta złapany w kogi, więc jest martwy. A jeszcze teraz próbował to dodżować, ale nic z tego nie wyjdzie. I Sabcio face shift użyty, ale pada po raz wtóry. Dokładnie po raz trzeci. No także mimo tego, że Sabci na początku złapał tego first blooda, tak teraz 4-3, także wynik no okej, ale nie urywa dupy. No. Padł, miał 3-0, później miał 3-1, a teraz ma 4-3, więc dołożył... No, pogrążyły go przede wszystkim te dwa zgony jeden po drugim na midzie, tak? Że raz go zabił Invoker, potem po prostu przyszedł i umarł jeszcze raz, także na pewno tu jest niezbyt ciekawa sytuacja. I Sabcio kolejny raz się tutaj pojawia, ale Kochen chyba teraz zabity. O, jeszcze Noli złapany. Noli ma kogi, więc może próbować uciekać. I chyba tak też się skończy, aczkolwiek próbują te kogi po prostu obejść i Sabcio. No Sabcio też nie daje za dużo. A w międzyczasie Beyond próbuje jeszcze ukraść trochę. I puf. Co się stało na midzie? Tak. Pod wieżą, po prostu zdejmowali. Okay. Zdejmowali Sabcio, zabili najpierw to Titurs, w takim Sabcio razie. Zdejmował Noliego. Titurs, no to dość standardowe w naszym wykonaniu. Gandalf wraca na Midas, w zasadzie za chwilę będzie miał Midasa, więc Midas sub 10 minuta. Ale musi uważać, bo już tam Sabcio podbija, dostał co prawda i od troszkę się nie zgadali tutaj. Tak, nie po tej stronie belki znalazł się Invoker, po której być powinien być tu, był tu. Nic z tego nie wyszło, fakt jest szyty. A Clockwork nadal nie ma jeszcze hukrzada, tylko czwarty level, teraz chyba mu wpadnie. Właśnie, teraz piąty. Użyty został face shift. Sabcio jakiś dziukował, god damn. Ale teraz Glimp tylko ale go targają. Okej, okay. Noli jest tam na posterunku i używa batera Salta, więc Sabcio powinien paść. Nie padnie, naprawdę, nic z tego? Oh, ten Glimp trochę nie tak. Mam wrażenie, oj, Arrow trafiony. To jest 5 sekund stuna i to jest jeszcze chyba na trzecim dead. Poziomie. Starfall. Zostawiony kill dla Sabcia, ale Sabcia po prostu odpowiednio używa. Czy bardziej ukradziony przez Sabcia, bo druga gwiazdka spadała mu na głowę. Jeszcze Invoku. Na strike. Ładny dodge. Bardzo ładny dodge. Styling. Triple. A się rozbujał Sabciu, no. A jeszcze tutaj Gandalf cały czas i uda się. Oj, nie zdążył zareagować odpowiednio, ale chyba Gandalf zostanie zabity. Pomszczony właściwie Sivard. Też dead, także dwa kill dla Gandalfa i co? Nie trafił tym. Trafił power shotem. Ale koniec końców. Dead. O, jest jeszcze ładne szakle trafione, ale. No niestety Beyondowi brakuje trochę damage'u i power shot jest wyrzucony, ale. Glimp do tego jeszcze użyty przez Kochena. Dało się. No teraz coś więcej się dzieje niż w poprzedniej grze, musisz przyznać. Aczkolwiek jeszcze nie widzieliśmy dobrej rotacji Andoracha z dołu. Andorach ma 1-0-2, więc przy 3 killach... Ma Armleta, już nie ma jeszcze Armleta. Jak Armleta kupił, bo nie będzie rotował, no bo tak bez tego to raczej średnio cokolwiek może zrobić. Jeden camp, Armlet gotowy. Też dziwnie w sumie Andorach wymaksował sobie te skill tak bardzo pod walkę chyba. Na ten moment, bo jest i Open Wounds i Rage. I to jest znowu martwy Invoker. Ojojoj, no tutaj potencjał do zadawania wrażeń jest ogromny w graczach. 15 minut w tym momencie. Brakuje ultów, brakuje dużych ultów. Noli szósty poziom potrzebuje szósty poziom tak samo Cohen, żeby te ulty używać, żeby był i Hook Shot i Static Storm. Myśmy na Networth, przez Networth
Strasznie, strasznie nisko Disruptor Gold, 1000 tylko golda, same buty i smog. Wygląda jakby miał trochę chorą córkę. Tu pieniędzy zupełnie nie ma. A na drugim miejscu jest ogr, który ma aż prawie dwa razy więcej golda od Raptora. Także Cohen w ogóle walił gracz, także bardzo dużo robi z tym, że no, nie wynagradza go ta gra zupełnie w żaden sposób. No i cóż, Beyond pod towerem próbuje jeszcze coś tutaj wyczyścić, jeszcze ale... Jeszcze gracze na górze. Lety. Mają smoka, mają też ultimirana, ale poszli nie w tym kierunku, w którym iść powinni. Mroczni używają skanera, ale nic tam nie znajdą, nic nie wyłapią. No ale też zapał swój szósty poziom, więc to też ważna informacja, bo tutaj ten hookshot, czy to do pomocy, czy ewentualnie później. Gandalf wyłapany, więc tutaj mogą rotować sapcie, zaraz skoczy tam pewnie z iluzorowym. No i Noli szybko się wycofuje, no bo... Glimps jest trafiony arrow, więc Gandalf powinien być martwy. Randall skoczył w tak beznadziejne miejsce, że będzie miał spory problem. Sapcie umiera! Więc przeżył. Andorach zabija. Najpierw Beyond Godlike'a, teraz jeszcze Noliego powinien ubić. Jeszcze jeden hit. I jeszcze jeden hit. I multicast. No, dobry zasięg jest tego zaklęcia, naprawdę. Wyłapuję Randosa, ale to póki co małe pocieszenie. 3-2. Gandalf jeszcze tam powinien zdorwał. Okej. 700 golda przewagi po tym teamfightie dla drużyny teamu Popo. Nie wiem czemu tak to się posypało, bo początek był naprawdę niezły. Nieźle Invoker też wykastował swojego Sunstrike'a, trafił idealnie w czas i trafił i zabił w zasadzie Sapcia. Więc po raz kolejny Sapcie oddał Invokerowi no 271 golda, więc wiele, niewiele, ale przewaga w dalszym ciągu po stronie drużyny świetlisty. Niewielka, bo to... No i dajwowany jeszcze Gandalf na midzie, szybko przez Sapcia wyczyszczony. O stary, na ostro. I Sapcie teraz wycofane. Ale brakło mu niestety tej shifta. Pomagają niż przeszkadzają. No to fakt, to jest taki chyba już drugi czy trzeci ten glimp, który mu typę uratował. A raz na midzie to towerem, a teraz kolejny. Problem jest taki z tym, z pakiem, że no, albo po prostu ci ucieknie i nie będziesz mógł glimpnąć, albo glimpniesz go w takim momencie, że będzie ciężko. A w międzyczasie Beyond Godlike nie próżnuje, odpalone ulti, focus fire, więc obrażeń nie zadaje za wiele, jeżeli chodzi o damage, ale coraz szybciej zaczyna obijać ten tower na dole i w zasadzie wziął tylko połowę życia i będzie musiał się wycofać. No tak, pierwszopoziomowe ulti na niewiele się zda. Wydaje mi się, że teraz jest idealny moment, żeby gracze świetlicy zaczynali pchać, opierać wszystko, co mają na Sapciu i jak najwięcej z tego wykorzystywać, bo Sapciu mimo tego, że kilka razy, w zasadzie 5 razy się przejechał i umarł, to ma 11 kili. Jest drugi w networkcie, wyprzedza go tylko Gandalf na Klimpsie, który skupił się zdecydowanie na farmieniu. Za 4 sekundy ma kolejnego ulta, więc posili się na Wildwingu. Dokładnie. Ja tak, mam wrażenie, że teraz Andorach powinien się włączyć do tej gry dosyć mocniej, bo już ma tego Armleta, co prawda do Desolatora zostało mu tam jakieś 1900 golda, jeszcze niby to nie jest jakąś kosmiczną ilością. Ale mimo wszystko ten damage tutaj by na pewno się przydał. Widzę Sivarda, Sivarda czy jest martwy? Powinien się skupić na zabiciu tego towera, aczkolwiek on chyba będzie zdenajowany. No! Nie udało się. Najgorszy możliwy rezultat. Jaki był do uzyskania, został uzyskany. Sivard skończył Desolator. To jest dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że teraz pewnie będzie Orchid, bo Orchid tutaj najlepszym też jest dobrym patentem na chociażby Sapcia. Ale wieża za wieżę, a w zasadzie to dwie wieże, bo drugą wieżę wezmą gracze świetlisty. Druga tier 1, więc zostaje tylko ta na midzie, której zostaje 400 HP, więc też długo nie postoi. Andorach pracuje nad swoim własnym desolatorem. Brakuje do niego jeszcze 1500 golda, więc jeszcze chwilę to będzie trwało. Sapcio pinguje wieżę na górnej linii. Nie mają zamiaru przestawać tower za tower. Wydaje mi się, że szybciej gracze mroczni. Ale Crit i Sealing Arrows bardzo duży, to będzie 250 prawie do Klimpsa. A tu się sypia, nie ma jeszcze spalonego strafe'a nawet. No i go dalej, bez kitu. Tutaj tier 2 w zasadzie ma stracone tylko 600 punktów życia, więc mogą zacząć atakować tier 3, jeżeli się nie wycofają. Nie mają Glimpsa. I glyfa nie mają gracze świetlisty. A tutaj czuwa jeszcze Noli, żeby tylko przerwać jakiegoś TPK. To będzie tier 3 po prostu w 16 minucie. To mogą być raksy. What the fuck? Nie wierzę. Patrzcie. Nie rozumiem dlaczego. No nie. Trzeba się wycofać. Jest wyłapany Randos, więc Randos może mieć spory problem. Jest jeszcze glimpsnięty, wyłapany i Randos będzie martwy, ale teraz to odwracają. Jest cały czas postawiony dust, postawione sentry. Wszystko, żeby tylko przeżyli przew... Oj, no teraz przedobrzyli. No to wszystko za głęboko. Sentry, odpalony Dream Coil. Więc wszystko, 3 graczy świetlistych pada. Wzięli tier 3, wzięli, prawie obili raksy, więc te raksy teraz będą celem, wydaje mi się, Klimpsa non-stop.
No właśnie, nawet katapulta obija teraksy, więc teraksy mogą paść na niebo 310 twoje. hapsa tylko na zasięgowy, więc tak naprawdę Klinc jak będzie miał trochę farta i atak speeda więcej, no to będzie nawet się przez Battle Protection w stanie przebić, to rozwalić, tak? 110 to nie jest jakaś ogromna ilość hapsa całego, więc... Teraksy zasięgowe mam wrażenie, że bardzo szybko, w jakiejś niedalekiej przyszłości będą mogły spać, mam wrażenie, że jakiś głupi bugger w postaci Invokera, Smoka i Klinksa, ewentualnie nawet Windana, jakby tylko to chcieli. się opłaca. Drugie dobrze można je zostawić, robić swoje, próbować, chociaż nie wiem jak to będzie wyglądało. Albo bo to przepchnąć po prostu drugą linią, tak? Tylko, że masz tier 1 i na midzie i na bocie postawione. Na midzie ma 100% hapsa, nadal ma co do połowy, więc raczej w 20 minucie to by był dramat stary. No, to fakt. Ale jest odsłonięty ten shrine właśnie, więc jakby bardzo chcieli, no to się mogą na niego zebrać po prostu rozwalić. Ale coś tutaj widzę, że jest jakiś dziki dive ze strony Sapcia. Sapcio ma dosłownie 5 HP i teraz eksplodował od Raptora. No i cóż, trzech pozostałych, czterech właściwie z teamu. Poupou zabija efektywnie Sapcia, kolejno pada Shaker i jeszcze do tego Ogry. Kando spróbuje coś jeszcze wywalczyć, zabić jakąś jedną osobę, ale niestety mu się nie udaje, także czterech martwych po stronie. Po stronie 15 minut. No i Shrine na sam koniec jeszcze. Teraz mogą się spokojnie przespacerować do Shrine'a na dolną linię, albo po prostu próbować zabić tego oto pana. Wydaje mi się, że pana Andoracha. No to tak, raczej no Shrine. Objectives-y. A tutaj ma drugiego godlike jeszcze Beyond możliwego do rozwalenia Shrine'a, także... Fajny w 20 minucie, nawet nie 20, mamy 18 minut, no to jest trochę dramatyczna sytuacja. To już jest problem, to już zaczyna się robić coraz ciaśniej. No tak, bo nie masz zupełnie space'a tak naprawdę, jakby jakiś teamfight chciałbyś po prostu przerwać i go zacząć z początku, nie masz nawet takiej opcji, więc to jest największy nazwa, właśnie Sapcio wbija się w Godlike'a, wrzuca w niego Eula, no i niestety Beyond dead. Trochę zapuścić to daleko, zamiast spokojnie zwalić tego Shrine'a, który tu jest dostępny, poszedł. Robić cały czas miejsce, patrz ile miejsce robić. Tutaj tier 1 kolejna padnie, patrz Shrine, padła druga tier 1, więc tych wież wezmą tak dużo, że powinni się po prostu wybić na tym wszystkim i nawet poświęcając Beyond Godlike'a, o którym wspomniałeś, to i tak jest fair fucking trade. A tier 2 też zaczyna być obijana, Gandalf zaczyna odpalonym ala creepy jem obijać. Ale creepów zasięgowych się też zbierało, aż 5. No panie ciężka. Pewnie parnie, aczkolwiek nie, na spokojnie Gandalf. No, on ma tak, on tak by chciał, ale trochę się boi, nie? Ale Fort Spirit on teraz ma. No i jeden Fort Spirit trochę tam pomoże, jeszcze do tego Alacrity odpalony. Powinno być po tych dwójce. No raczej jeden atak więcej i Tower Dead. Tak jest. Także szybko, szybko i dużo golda im wpadło ze towery. Trzy towery i Shrine w przeciągu dosłownie dwóch minut, no to więc... ten achievement, ten quest już by zrobili w kompendium, tak na full. Tak, dokładnie tak. Jeszcze trzeba wygrać grę. Jest odpalone ulti przez Randoza, Mirana. Mirana robi Blade Maila, to ciekawe. Paku Lifestealer, niewidzialny. Mogą się przejechać teraz na Gandalf, chyba najbardziej można tym przejechać, tak jest. Foil, Silence i martwy Gandalf. No i cóż, i teraz nie będą pchali. 40 sekund poza grą jest Invoker. Nie zostaje nic innego. Wydaje mi się, że Gandalf może teraz na spokojnie sobie po prostu pchnąć tą linię aż do samego końca, aż tak długo, aż mroczni nie będą, aż świetliści nie będą wracać. Bo dlaczego nie? Ma TPK, więc jeżeli zaczęliby brać raksy, na co nie ma szans, to wtedy się cofnie. A do tej pory może sobie spokojnie przepływać tą linię, może nawet próbować wziąć te raksy zasięgowe, o których mówiłeś wcześniej. Invoker dokłada swojego Aghanima. Manon trochę słabo stoi, niestety. I musi mieć na baczności, jak ten gość tam biec, ale no... 60 many, jak odpali sobie Soul Ringa, no to... To trochę tej many więcej niby, ale mam wrażenie, że to jest trochę, jest trochę mała ilość. Glimpsnięty jest i Rana z Blade Mailem? Na pierwszy item? No. Ode. No i Gandalf pytanie. Teraz robi to, o czym wspomnieliśmy, no ryzykuje niby. Ale koniec końców może mu się uda rozwalić tak. O, jest jeszcze Courier. Courier? Courier? Courier, Dead, Raxy, Dead, TP out. Niestety nieskuteczny. Okej, Gandalf umrze, bo dostał właśnie Arrow, dostał Echo Slama. A spodziewali się tego chyba, co? Jak wyglądało? No tym bardziej, że w Courierze leciał Sentry. Tylko tyle leciał. Jeden pojedynczy Sentry Ward. Raxy wzięte, więc to jakiś sukces na pewno jest. Ale za samego, no tak, 1000 golda za samego Gandalfa. I mamy disconnect. To się zdarza, nawet najlepiej. Page quit.
Ojej, podaje nam fazę kwalifikacyjną na stronie, jak się wpisze tabela, a powinno nam podawać fazę grupową. Oh well. Go. Nie wrócili, także. Ej, to nie trwało tak długo. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Sapcio, na dolnej linii, cała reszta w zasadzie pilnuje tych I Sapcie pozostałych wyłapuje wyeliminowanych. Beyonda i niestety Beyond. Ej, umarł. Myślałem, że nie umrze koniec końców, bo jednak miał tego Windrun, ale dobrze wytajmowany. Ostatni rajfik od Sapcia i schowanie się w faceshifcie zapewniło mu raz do przeżycia, a dwa, że kila jeszcze raz. W moim przeciwniku, czyli na 5 Beyondzie w tym Dagonów przypadku. w Quick Buy. Pierwszy z nich zakupiony, więc 5 poziomów Dagona chyba będziemy widzieć. 17 poziom na paku, do tego talentu 420 golda na minutę jeszcze trochę zostało, ale coraz bardziej się on zbliża. Waning Rift cooldown, minus 3 sekundy. Waning Rift 110 sekund. Seems good. Seems good. Double damage na Lifestealerze. Lifestealer wbija w Sapcia, No jakkolwiek to by to teraz nie chyba muszą brzmiało. to bardzo szybko wykorzystać, szczególnie, że pak jest dosyć mobilny, biorąc pod uwagę to, że ma Illusory Orba i Blinkhand, to znajdą jakiś pierwszy lepszy cel i po prostu będą chcieli go zabić, no Jeszcze nie ma czemukolwiek tutaj znaleźć, żadnego a jak innego na złość lepszego nikogo nie planu. ma. A na górze jest Randos i Randos może mieć spory problem. Tak jest. O, i jest Glimpse, tylko czy będzie wizja? Nie ma wizji, Polacy skontrowani po raz wtóry. Jest Gdzie odpalone jest Viju? ulti. O Jezus, jak można gankować Miranę bez wizji? Ale Beyond umarł właśnie od tego double damage i Infesta. Aro ładnie trafiony na Eula. Także dwa trupy kolejne. Rando Rando's zabija styling Fena, teraz. a Sapciu wcześniej Beyonda. Zdołał się wycofać Klings, więc to jakieś tam pocieszenie na pewno. Klings teraz na dolnej linii, więc odpuszowywuje creepy. Z tym, że no właśnie, gankujemy Miranę bez żadnej wizji i kończy się to Myślę, że to tak, jest się całkiem skończyło. normalne. Tak, w Polsce tak. Noli miał Dust, ale Noliego tam absolutnie nie było. Teraz Invoker na środkowej linii też pada. A no i po prostu odpala sobie powrotnego hookshota pod tytułem Fuck this shit, I'm out. Gandalf na dole, no będzie teraz speed pushował, bo chyba nic więcej mu nie zostaje, mimo że jeszcze przewaga po stronie graczy mrocznych to już naprawdę niewielka. Teleportu nie ma na pewno Lifestealer, jednego ma pak. Oni tak Irana dziwnie ma. są rozstawieni. Patrz, Mirana jest w zasadzie z Earthshakerem na środkowej linii. Ogry i dwa pozostałe kory są na górze i pchają tier dwójkę. Tak, nie wiem. Jakby chcieli, nie mogli się zdecydować. Nie ma Invokera, więc mogą to wykorzystać, ale to się skończy tylko wzięciem tier dwójki póki co. Jest Disruptor, żeby w razie czego przerywać jakieś próby TP-ków. No jest Dagon, jest tak samo Sivard z przodu, więc Coil może mieć spory problem, jest Flara, ale to jest bardzo mocny Disruptor. Nie! Uratował go Godlike i jeszcze jeden! O bo! Patrz co się dzieje, Sarka, Sapcie jest martwy, a co jest na dole? Na dole nic się nie dzieje, na dole jest tylko Gandalf, który teraz próbuje zmierzać na górę i będzie próbował backdoorować te raksy. Tracąc swoje, Beyond Godlike pada, więc jest Invoker, za ile wraca Invoker? Invoker w tym momencie stoi, Tornado przerwie teleporta Fantoma, więc bez ogra. Będą musieli sobie poradzić, ale radzą sobie na razie doskonale, bo raksy obite, aczkolwiek stoją cały czas. Można powiedzieć, że nienaruszone, więc nie wiem, czy to była dobra decyzja Gandalfa, że nie było go z nimi, tym bardziej, że ma BKB. No nie, no teraz na pewno nie zabijesz tego typa, nie ma opcji. Jest odpalony ulti Mirany, co doskonale widział. Phantom wyłapany, zgarnie runę, ale to marne pocieszenie, Phantom jest martwy, przerwany wcześniej tepek na nim, więc chłopak miał odrobinę pecha. Przerwany tornadem do tego, EMP postawione pod nogami ogra i spadł z rowerka. 30 do 19, przewaga po stronie teamu, 15 minut, 25 minut za Kochen nami, szybko łapany wyczyszczony Disruptor. przez Sarcastic Sapcia za pomocą Dagona, Waning Rift, Illusory Orba, także No dużo tego bez damage szans. zadaje, no dużo. No i plus 50 damage jeszcze z łapy Sapciu ma, nie? Do talentu. No. I kolejny ból. WR-ka mi się wydaje, że nie jest w zasadzie niczym w tej grze. Oj, WR-ka teraz jeszcze wyłapana. Widzą Jest Sapcia. raczej wypełniaczem. No. Oj, i Pozostawiamy Bella go. jednocześnie wyrzucone w Windrunner, także bez szans zupełnie. 1-10. Chrumkacz w tym momencie. Oj. I pak dalej robi swoje, pak dalej 1, nie. 10, 2, no to... Choć, że gdy asysty miał, to by tak to źle nie wyglądało, a tak? No. Dramat. Trochę bardziej niż dramat. Pak na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o network, 13,5 tysiąca. Gandalf 13, Andorach 12,5.
I drugi Gandalf na Invokerze 10,5 tylko. I o dziwo, Beyond Godlike padł 10 razy, ale gość ma 5 network z kolei, 7,5 tysiąca. Ma talent? WR-ka ma talent? Nie, nie ma talentu. Dobrze zarządza, po prostu pieniądzmy. No najprawdopodobniej tak, obrotny młody człowiek, przedsiębiorczy. Co więcej można powiedzieć? No w tej grze mu się nie powodzi, w poprzedniej szło mu odrobinę lepiej, znaczy zdecydowanie lepiej na Legion Commander, teraz... Teraz nie bardzo można powiedzieć, że to jest jego gra. Też ciężkie zadanie, bo ani nie ma jak speed pushować, bo cały czas gracze 15 minut dość dobrze rozrzuceni po całej mapie. Tak teraz ogr na dole, na górnej, na środkowej linii trzech, a na górze był tylko pa, który już się wycofuje. Trafiony flarą. I po raz kolejny. Subchill z Lifestealerem, dobre połączenie po raz kolejny. Moonlight Shadow, jest Blink, jest Eul, Dagon, także prawdopodobnie będą chcieli znaleźć tutaj Windrunner i szybko wyczyścić także i nas do kompletu. Nawet nie zauważył, że nie żyje chyba. Widzą Randosa, ale Gandalf może się przejechać, też jest ładnie postawiony Tornado EMP, obejmie Andoracha, ale Andorach ma niewiele. Mu to zrobi, ma swoje BKB, Gandalf padnie szybko, jest odpalone na nim ulti paka. Wizja, oczywiście, że jest wizja. Dwóch graczy po stronie mrocznych martwych, do tego jeszcze Cohen wyłapany. Cohen próbuje się ratować, ale po raz kolejny Randos trafia Rowem, stary. Znaczy nie, żeby mnie to dziwiło, że Randos trafia Rowem, tylko po prostu nie spodziewałem się tego, że trafia Rowem. Więc tak, zdziwiło mnie to. Ale poradził sobie, trafia te Rowy całkiem zgrabnie i całkiem nieźle mu to idzie. Tak, pingowany teraz przez Beyond Godlike'a, to chyba na taki sam pomysł wpadł Aleksander, jak i ja, że te Rowy są nieźle ciskane, dosłownie. I gracze świetlistych po raz kolejny w natarciu, w zasadzie trzech cały czas u góry, na górnej linii, więc teraz oni mogą tą linię, która została osłabiona 12 minut temu przez Klinksa, doprowadzić do wyrównania, czyli pchnąć tier trójkę i próbować zabrać Raxy. Kupiony gem przez Noliego, więc będzie wizja, w razie czego, w razie użycia Moonlight Shadow. Ale co będzie mówić, gra wyrównana, w swingu większych nie było, tak. Maksymalnie to był 4000, a expa tylko bardzo dużo, 15 minut ma, bo aż 15 tysięcy przewagi, także przede wszystkim chyba ta przewaga w expie leży w Sapciu i w Andorachu. Tak, Sapciu 25 level i Andorach 15. Oni tutaj zdecydowanie dominują. No Sapci tutaj w zasadzie na plecach tego paka się bujają trochę wszyscy, jeżeli chodzi o team 15 minut. Sunstrike w rożpi do tego Flara jeszcze, żeby podtrzymać wizję, żeby... Oj! Jest odpalony kolejny Dreamcoil, ale nie trafił. Ślepy! Ślepy foil zupełnie. Nie wiem, czy to było zamierzone, czy przypadkowe. No, co ciekawe, chciałem tylko zauważyć, że Gandalf ten na klincie nie ma PPK, bo jeżeli coś będzie miał robić, to będzie pchał po prostu Raxy na dole. Hodo Disruptor, tutaj mamy teamfight, więc Beyond Godlike już nisko i pozostała reszta jego teamu musi się wycofać. Próbuje Gandalf, dołać się wycofać, dostaje na twarz double blasta? Podwójnego stana z multicastem i wydaje mi się, że robienie teraz Raxów to nie jest najlepsze rozwiązanie. Tak jest, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, nie ma TPK. Cloud9 approves. No nie, nie pchnie tych Raxów, nie ma takich szans. Nie, nawet tam nie wychył człowieku. Nie. ABHB. No i co to da? Jest martwy. Ale czy oni mają wizję? Nie. Polacy skontrowani, odcinek 1337. Brak wizji na przeciwnika. Po co ci wizja? Dust? Dust? Nie, nie objął go Dust. Jest tutaj Sentry, ale nie ma wizji. Jest ciężko. Więc Gandalfowi tym razem się upiekło. To było 10-sekundowe BKB. A nie, przepraszam, 9-sekundowe BKB. Zglimpsowany Andorach. Nie ma teraz Fista, jeszcze Rage'a przez sekundę. Dopiero teraz Rage'a. Jeżeli to będzie gem. Więc gem jest na glebie, podniesiony szybko przez Krumkacza. Krumkacz musi się wycofać. Zabity tak samo Disruptor. Gandalf biega, bardzo mało HPK. Podniesiony Eulen Pack. Arrow. Nie trafiony tym razem. Dwóch za nich. 30 sekund bez swoich dwóch supportów. Gracze. Mrocznych. Wydaje mi się, że będzie 1-1. No niestety. A to jest moja jakaś klątwa. W pierwszej grze postawiłem na 15 minut powiedziałem i nie wygrali. Teraz postawiłem na team Popo i no nie są na najlepszej drodze do zwycięstwa, powiedzmy. To tak jak z Ape Nation, grasz z nimi i przegrywasz. A to jest raczej logiczne. Okay, nie możesz być stronniczy, bo ci to źle wychodzi. I ma TPK. No brawo.
To jest jednak młoda player, wyciąga wnioski szybko. Rosh jeszcze stoi, więc jeszcze jest szansa. Mają glyfa fortyfikacji, więc będzie prawdopodobnie użyty. Hit drugi, trzeci, czwarty, piąty. Czy padną raksy? BKB, fortyfikacja. No to chyba nie będzie działać, niestety. Do Dreamcoila, ale i tak by nie spudżował. No to nie będzie działać, zdecydowanie to nie będzie działać. Tym razem, że teraz jeszcze Aegisa ma Andorach. Andorach w ogóle dołożył Aegisa, dołożył, po drodze zrobił jeszcze halabardę. Teraz mierzy w Aceka. Oczywiście poza standardowymi, wcześniej wymienionymi Desolatorem oraz Armletem. Jakieś inne jeszcze ciekawe itemy tutaj mamy. Dagona na pewno mamy kolejny level, bo już piąty na paku, także wymaksowany bardzo, bardzo sprawnie. Tutaj dobrze zauważone. I Dragon Lance na Mirania, także też tutaj dodatkowy zasięg na Pucci. Tych itemów w zasadzie tutaj nie ma co dużo. Standardowy Invoker, tylko Aghanim ma tam jeszcze, że jakiś czas temu chyba złożył. Więc why the hell not? A jeszcze Travels, ok, tak naprawdę ta mobilność się tutaj przyda, a Hurricane Pike jeszcze na Miranie, więc dodatkowe jakieś tam ataki większego zasięgu się nawet dodu, no i Escape ewentualny, też dlaczego nie. Tylko pytanie, tutaj tak nieskładniowo grałem trochę popą Strike Force, próbują coś urwać, próbują jakieś obiektywy zrobić, ale też tak nie do końca, bo tak... Ale z drugiej strony zobacz, bo właśnie mówisz o tym, że nie do końca, ale to gracze świetliście teraz powinni pushować, oni mają Aegisa i oni powinni... I oni mają przewagę Aegisa. Bardzo dużo, 31 do 19, tak więc dlaczego tak naprawdę tego nie wykorzystują? Pytanie. Nie robią po prostu, no trochę się boją chyba, że strołować albo jakieś 3-2-2 trzeba tam klasyczne Vape Nation odstawić. Póki co tylko pak po stronie przeciwnika jest przy ich szrajnie, a szrajn cały czas stoi, no bo nie ma jeszcze wziętej żadnej tier trójki, to też elementarna sprawa. Randos zrobił sobie Hurricane Pike'a, nie wiem czy o tym wspominałeś, wydaje mi się, że o tym mówiłeś. Tak. Więc to póki co tyle, na razie nic nawet w Quick Buy'u nie ma. Noli, czy Noli mierzy swojego Aghanima? Nie robi Aghanima, na razie nawet nie ma na to szekli, żeby robić Aghanima. Potencjalnie mogą próbować. Noli wyłapuje teraz Sapcia. Jeszcze jest ustawione ulti przez Disruptora, więc Sapcia raczej powinien się posypać. Sunstrike. Nie trafiony, bo jeszcze. Potem. Ale teraz chyba nie uda mu się. Jeszcze wyblinkował. Naprawdę. Jaki ograł. Ej, ciągle. Ale nie, to jest. Okay. I Noli dostaje Arrowem. Multicast. Noli przeżyje. Blinkoil. Ciu, jaki wariat. Jeszcze zabija. Czaj, szczypa. Co za gracz, stary? Co za gracz? Gandalfa widzą. Jeżeli Gandalf padnie, to sprawa w zasadzie może się rypnąć i to dość poważnie. 12 sekund do TP-ka. Jest odpalony Ghostwalk. Nie ma Dusta, bo Dust był przed chwilą odpalony na Invokerze, więc muszą się wycofać. I tym razem w roli split pushera Godlike. Bit czy też Beyond Godlike na dolnej linii. Ale już wróciła tam Mirana, więc ten split push ale nie ale tak naprawdę Godlike nie ma czym tego split pushować zupełnie co. No, Storma, ma jeszcze się odbija od Tower, no przecież... Znaczy on próbuje wyprzesować komu Windrunner, to jest dosyć dziwne. Przecież te Shackle tutaj na pewno więcej by roboty zrobiły niż jego splitpushowanie. No nie idą mi do tych fighty. 41 do 19, 7000 przewagi teraz i mamy... To ja już o tym co powiedziałem i się poszedł, przepraszam ale... Sorry stary, sorry, wracaj. Wracaj... Nie no, graj, nic nie mówiliśmy. Come on, bro. Znaczy tak po prostu zrobił taki... Jaka recepta na sukces? Świetliści dalej grać, swoje, dalej po prostu. Chodzić. Tak, świetliści dalej robić swoje, dalej trzymać się przy paku i Andorachu i liczyć na to, że będą po prostu zabijać w tym fajcie, tak jak robią to do tej pory. I unikać przypału. A mroczni chyba dalej speed pushować, no nic się nie da inaczej zrobić niestety. Problem jest taki, że na przykład przydałoby się asysta dla Klinksa, czy to w postaci Invokera, który mógłby mu rzucić a la Kitty, czy to chociażby w postaci tej Windrunnerki, żeby też pomogła mu obijać te raksy, żeby cokolwiek tam padło, bo na razie to wygląda nijak. Sam Klinks nie jest w stanie cokolwiek zrobić, nie jest po prostu w stanie położyć tych budynków do piachu. Tym bardziej, że tier 2 jeszcze na środkowej linii stoi, więc ta wizja i te pole do jakiejś flanki zawsze zostaje graczom świetlistych, mimo dwóch shrine'ów już ubitych. Beyond Godlike już jest w grze. Trochę na midzie nieciekawą sytuację teraz ma ten pack, co prawda ma Eula, więc będzie mógł sobie tego silence'a wyczyścić i będzie miał też blinka, ale... No... Te dramatu można wprowadzić. Ale do tego wszystkiego jeszcze ma Arcane Rune, więc powinien być just fucking fine. Chyba, że tu jakiś niesamowity Sunstrike rzuci Invoker gdzieś w miejsce, w którym mógłby
mógłby się pojawić, w którym mógłby się pojawić Sapcia, ale zaraz się przekonamy, za 3, za 2, za 1 wracamy do gry. Gandalf zaczyna biec, Sapcia jest za ulo, o którym wspominałeś, jest Sun Strike, jeżeli będzie dobrze wytajmowany, nie będzie dobrze wytajmowany, bo jest jeszcze oczywiście to wszystko. Wayne Grief, Tornado, Tornado też. Oj, teraz dobrze. I 991 golda oddaje, nie ma go przez 90 sekund, no jeżeli nie teraz, to nie wiem, kiedy mieliby cokolwiek pchnąć gracze mrocznych. Ile brakuje mu do tego buybacka? Ile mu tak dobrą sprawę brakuje do buybacka? 600 golda, no to chyba się poczuł robieniem tych. I najgorsze jest to, że był w zasadzie przed 25 poziomem, ale jest teraz w środku Siwarda. Siward ma Forstaffa, Siward ma Blinka, więc tutaj zawsze mogą próbować kogoś ubić. Jest Echo Slam nietrafiony, Bela jest trafiona, ale teraz wbija w to wszystko. Muszą próbować uratować Gandalfa, bo jeżeli panie, to będzie spory problem, jest odpalony las. Jest Koen od razu, Matwy nie zdążył rzucić twojego ulti, ale nawet tego ulti nie wystawił oczywiście wcześniej. I wycofują się, więc padnie tylko Disruptor, ale wbija w to wszystko Gandalf. Gandalf wybija bardzo szybko Fantoma, no i Gandalf musi się wycofać, nie mają kolejnego Dusta, więc jeszcze prawdopodobnie Siwart będzie martwy. Gdzie jest Wiżu? Nie ma Wiżu, Polacy skontrowani, odcinek 1338 już w tym momencie i Siwart jest martwy. Bo nie ma Wiżu. Tak jest, bo Forstaff nie disjointuje. I teraz mamy spory problem, bo są raczej Gandalf na dole jest dosyć mocno obijany. Ale jest tam jeszcze Beyond. Oj, oj. Po prostu padł, what the fuck. Bijąc zastanowany też pada. Nie ma glefa fortyfikacji, więc to jest pierwsza linia Raxów. Co się nie udało przez 20 minut, bo 16 minut... Gandalf rozwalił w końcu stopowe. Tak jest. Jeszcze jakby się przejechał po wieży na dole, to byłoby całkiem nieźle. Ale może nie, może nie. Może lepiej bezpiecznie, mają rację. Na spokojnie. Tym bardziej, że wszyscy w zasadzie umarli. Cały czas 5000 golda przewagi dla drużyny świetlistych. Dla drużyny 15 minut. Doświadczenie na poziomie 18 tysięcy ponad. No spora różnica tego expa. Jeszcze przypominam, że za chwilę pak będzie miał level 25, także 420 golda na minutę ewentualnie, albo i tutaj już będą... pit. Nie. I tutaj już będą siadały w zasadzie nie dagony, tylko już będą siadały, jak to się nazywa, moonshardy dla wszystkich, a taki na przykład moonshard na, nawet i na sam sobie na paku się przyda, już nie mówiąc o Andoraku. Szczególnie, że bardzo dużo damage ma złapy ten pak, tak? To prawda. Poza obrażeniami magicznymi też całkiem nieźle sobie radzi, zadając obrażenia wręcz, bo ma ich dosłownie 220 przed redukcjami. No tak, niby jest 5000, niby są jedne reakcje wzięte. Mrocznie jeszcze wszystkie swoje budynki mają, więc... Nie wiem, nie chciałbym mówić, że gra niczyja, ale jeszcze może być różnie, jeszcze może być zdecydowanie różnie tutaj. Ten teamfight teraz lepszy, znaczy inaczej, może nie teamfight, tylko dał się wyłapać Sapcio i to było sporym problemem graczy świetlistych. Po prostu, no nie mieli później za bardzo za wiele do roboty, musieli się wycofać bez Sapcia, bo tutaj dobra była próba inicjacji przez Shakera, w którego w środku siedział Lifestealer. Bidong Godlike, wracaj. Już jest, ale jeszcze go nie ma. Go, a jednak. Go, nie go? Go, go. Jak go, to go, no nie obiwiamy nic. I... Pół minuty, poza grom jeszcze Gandalf biały, Well Invoker. Sapcio wraca, więc wszyscy, cała piątka graczy świetlistych stoi. Wszystkie ulty dostępne, poza echosalami za 40 sekund, po stronie mrocznych w zasadzie tak samo, wszystko będzie dostępne. O, jest smog. Jest smog. Gandalf jak szkoda Sapcia sprzątnął. Chyba sprzedał mu ze dwa kryty. Bloodthorn. Bloodthorn. Czy mają gema? Nie mają gema. Czy będzie wizja? Nie będzie wizji, więc Gandalf sobie po prostu pobiega przez chwilę i minie się z wszystkimi dosłownie i pojedzie na środkową linię. Szczurować pewnie. A na środkowej linii mamy Andoracha. Widzą Andoracha. Kogo jeszcze widzą? Nie widzą nikogo więcej. No Gandalf jest w dość dziwnym miejscu teraz, szczerze powiedziawszy. Jeżeli się zagalopuje, to mogą mieć spory problem. Nie widzi teraz przeciwników. Odpalony po raz kolejny Shadow Walk. Skeleton Walk, przepraszam. Widzi Siwarda, ale o tym za chwilę, bo teraz jest odpalony bardzo ładnie i widzą dwóch tornado złapuje. Do tego wszystkiego mają jeszcze odpalonego Defending Blasta, Phantom wyłapany jest jeszcze, nie wyjdzie z tego, wypchnęły go Kogi z ulti Disruptora, ale na plecach Gandalf zabija.
uparł. Tak, Gandalf zabił Fantoma i Gandalf zabił... Pandora jak mocno ślepie. O Jezus, co tam się dzieje w ogóle? Do tego wszystkiego pada Noli, Andorak zabija jeszcze Gandalfa, więc zupełnie się posypał teamfight w tym momencie. Pak wraca na 27 sekund, a dużych korów po stronie mrocznych nie ma. Jeden Gandalf, nie ma buybacka, drugi Gandalf, nie ma buybacka i nie będą go mieli jeszcze przez odpowiednio 300 i 500 golda, więc w zasadzie najlepsza... To, co przed chwilą wydawało się najlepszą okazją dla mrocznych, teraz jest najlepszą okazją dla świetlistych, a ich potencjał do zadawania obrażeń jest gigantyczny. Wstaje za chwilę Sapcie. Sapcie ma buty teleporta, więc tak zwane buty nie za 4K, tylko za 2K. Za chwilę będzie ze swoimi... Ale ciągle Sapcio ma pecha, za tyle expa brakuje 25 teraz. No nie, ale teraz to już będzie tower, za chwilę to będzie... O, złapał jeszcze bidonga. Dago na sam koniec. Wojeninkę i po zabawie. 25. A tower nam idzie padać za chwilę, reakcje też zostaną rozwalone, bo trzy postaci są martwi. Jakby wiedzieli, że nie mają buybacków, a chyba wydaje mi się, że wiedzą, że nie mają buybacków, bo się nikt nie wykupuje. Pozdro Eci? Co to jest pozdro Eci? Miałeś pozdrocie. Nie, raczej nie pozdrocie. Coin, jeżeli by złapał kogoś w Glimpsa, ale nie złapie nikogo w Glimpsa, bo nie ma wizji. Pingowane są już szrajny, więc te szrajny zewnętrzne. 10 tysięcy przewagi dla świetlistych w tym momencie. A dołożą jeszcze więcej. Andorak sporo, bo ma już ACK dołożonego, jeszcze za chwilę będzie miał Bashera. Ale na środkową linię nikogo tam nie trafią. Jest Flara, ale Flara też na niewiele się zda w tym momencie. Najgorsze jest to, że jak Noli zainicjuje i nawet uda mu się odpalić dobrego hookshota, to i tak muszą później cokolwiek robić, a Andorak sobie po prostu rzuca Rage'a wtedy i... I fakt z given zero. Widzą Sapcia. Sapcia, jeżeli teraz padnie... No nie, za wcześnie, tak. Za wcześnie zdecydowanie to wszystko odpalił Gandalf. I Strafe odpalony, ale nie zdążył rzucić Bloodthorna. Ważne, że z Clockworkiem jest taki też problem, że on po prostu ma bardzo duży cedek na... Znaczy bardzo dużo, 55 sekund w momencie. Także jak raz nie trafi, no to okno dla przeciwnika jest wtedy bardzo duże, żeby coś mógł działać. Ewentualnie nawet jakby zabili jakiegoś innego supporta, no to wtedy hej, nie ma hookshota, tak? I wjeżdżę przez 50 sekund, może sobie spokojnie biegać. A w międzyczasie 10 tysięcy golda ta przewaga nagle tutaj podskoczyła, troszkę spadła, ale podskoczyła potem. Koniec końców do poziomu 10 tysięcy dla raczej 15 minut. Tak, ta środkowa linia cały czas będzie pchana. Oj, w końcu jest 25 na pak. Patrz, ile many. Teraz i tanksy zaczną to za chwilę dokupi Ultimate Orba i jedną Shivę. Ale to dopiero za chwilę, bo teraz widzą... Mam wrażenie, że u Sapcia ten poziom golda rośnie tak jak ilość spalnej benzyny w BMW, jak przyspieszasz. Gandalf się na dolnej linii, ale tam jest trzech graczy świetlistych, więc musi bardzo, ale to bardzo ważne. Ale on ma double damage, więc kogokolwiek by nie wyłapał, to posypie się. Dwa strzały i po zabawie, ale chyba na Raxy się będzie chciał rzucić na Milanę. Teraz 2-3-4. I BKB, żeby sobie krzywdę nie zrobić. Gema ukradł i ucieka. O, patrz, jest Wiżu. Stary dobry Dust. Pak tam wraca, widzą Gandalfa i w paku jest jeszcze Andorak, więc gem odzyskany. Czyli dwupak, tak naprawdę. Tak, dwupak. Ach, ta gra słów. Naprawdę, czapki z głów. To jest czapki z głów. Co tu się dzieje? Jakieś bad seksy? Okej, nieważne. No dobra, widzę Beyonda na midzie też, który ma 19 level i niezbyt groźny ekwipunek póki co. U BKB ma kupione. Fajtemów, no i Blinka, dobra, może. Mówimy mu aż tak bardzo, ale no niestety jest okej, okay, nie, to jest przeciwny twór się u siebie w teamie, ale gdzieś tam dopiero w połowie ogólnym. Zdecydowanie tutaj Pak na pierwszym miejscu, Klims drugie, trzecie, Lifestealer, także to trio ma tutaj najwięcej golda. No i cóż, Pak plus Lifestealer trochę boli. Bo teraz poświęcam tam tier 2, żeby zachować w razie czego fortyfikację na kolejną linię, ale nie, jednak nie. Jaki coin na 3? Wyłapany od razu Beyond Godlike, nawet nie zdążył odpalić swojego BKB Gandalfowi, przerwali TPK, zabili jeszcze do tego wszystkiego Disruptora. Czterech graczy mrocznych za chwilę będzie poza ringiem. No i został tylko Clockwork, chyba też go wyczyszczą za chwilę. Jest Dagon, Blink. Mamy Blinkiem, Dagon. Team Wipe 16 tysięcy przewagi, 3 buybacki są, Glimps chyba się obejdzie bez, bo przez 15 sekund wytrzyma, aczkolwiek to jest przynajmniej druga linia Raxów w tym momencie. Invoker na 100% będzie musiał się wykupić i tak samo będzie musiał wykupić się Disruptor. Invoker w tym momencie wstaje,
Za 4 sekundy będziemy widzieli jeszcze w grze drugiego Gandalfa. Fokusowane są już reakcje na dalnej linii. Tier trójka padnie niesamowicie szybko. Glyfa nie ma, bo będzie dopiero za 5 minut. Kolejny Dreamcore odpalony, tym razem na dwóch. Jednego Gandalfa i drugiego Gandalfa. Mocno do przodu wysunął się Phantom, ale od razu się wycofa. BKB na Phantomie, na Gandalfie jest. Drugi Gandalf swojego BKB nie ma i raczej już w tej grze nie zobaczymy. Druga linia reakcji zaczyna się sypać dla drużyny Mrocznej. Invoker, low, 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 Sapcze wyłapany. Czy będzie Glimpse? Nie będzie Glimpse. Będzie Glimpse. Ale tak jest, po raz kolejny na spokojnie to sobie zdodżuje. Cofnęło go tutaj, what the fuck? Ale jest blink. No muszą go teraz zabić. Sunstrike? A, ale by tak w cel. A tutaj póki co tylko, no to okej, okay, są dwie linie raksów, więc to zawsze jakieś pocieszenie. Czy na wyjściu będą jeszcze kogoś szukać? Nie, Sapcia tylko znaleźli. Sapcia ma co prawda buybacka, bo tutaj przewaga jest gigantyczna w tym momencie, to jest prawie 20 tysięcy, jeżeli chodzi o złoto. 53 do 26 dla drużyny świetlistych w dalszym ciągu. 43 minuty za nami, za chwilę 44 minuta minie. I Roshan, no tak, jeszcze po drodze wyjście na Roshana. No Mroczni tego na pewno nie skontestują, on padnie opór szybko, jest Flara, więc jeżeli nie, Noli jest za daleko, nie ma nic, z czym mógłby to przejąć. Invoker próbuje... Tornadla, trzech meteorii, MP. No pak się teraz wykupił, oj, niewiele brakuje, trafiony Sunstrike. Andora jest odpalony. No i Noli niestety mocno atakowany przez Andora, ale z tyłu jeszcze Windrunner nam umiera. Zabita przez Sarcastic Sapcia, a Noli z kochanem zmuszeni do panie wybierają Gandalfa i lecą do tyłu, ale Sapciu nie odpuszcza, jest blink. No i cóż, chyba będzie ten niestety. I zabił się na Blade Mailu przez 90 sekund, go nie ma, 100 sekund poza grą Klings w tym momencie. Oj, oj. Trzech graczy nie żyje po stronie Mrocznych, a oświetliści dwóch nie żyje, ale to są chory, więc tutaj mogą teraz się pokusić, żeby skończyć te raksy. I no, jest buyback od Miranda do tego i trawersy także. Będą Megasy chyba z tego wyciągnięte. Nie, on po prostu... Ojojoj, Glinks się zabił bezpośrednio na Blade Mailu, więc ten value Blade Mail, pierwszy item, który był złożony na Milanie, na który tak narzekaliśmy, że się nie spotyka go za często, jednak okazało się, że może być kluczem do zwycięstwa i do remisu w tej grze dla drużyny. 15 minut, wykupuje się Clockwork, ale na niewiele się to zda Megasy w grze. Coinpad? Nawet nie wiem, gdzie Coinpad. Titurs again. Tutaj. Okej. Okay. No nie wychodzą, to jest baza przeciwnika. No i cóż, tier 4 obijane, niestety trochę tego regenu jeszcze mają, także jak od razu pan rozwalał na to strach, to się regenerował, ale Sapciu szybko wysprzątnął jeszcze Clockworka, także to jest chyba już po grze. To są bardzo, bardzo nikłe szanse na to, żeby ta gra jeszcze zwrócona w jakiś sposób. Beyond jeszcze mógłby coś zdziałać, ale niestety szybko zostaje wyprostowany. Próbuje coś tam robić Andorach, ale Andorach w ogóle tego nie czuje. I zostaje sam Gandalf i już nic w tej grze nie będzie w stanie zrobić. Jeszcze jedno tornado, ale uniknięte przez Sapcia. A cała reszta obija tron i mamy GG 1-1. 15 minut wiktorii, jak widzicie na swoich monitorach. Zajęło mi to aż 3 razy więcej niż te 15 minut, które sobie określili, ale koniec końców wygrali, także... Andorra miał 14-06. O! 14-06. Sapcia miał 29-9-17. Nieźle rozegrane. Naprawdę nieźle rozegrane, brakło czegoś graczom teamu Popo, żeby 2-0 to skończyć. Beyonda na pewno w tej grze. Tak, Beyonda w tej grze, no brakło sporo, tak czy siak 1-1, więc zapowiada się ta grupa niezwykle ciekawie. Kolejne jej pojedynki jutro. A my co? A my wam dziękujemy, że siedzieliście tak długo. Idźcie spać jutro do szkoły, do pracy i do innych dziwnych zajęć, więc do zobaczenia jutro. Ciao, ciao.